witamy się z Wami. Mamy dzisiaj niedzielną kawiczkę w trójkę. Agunia, Jeniczek i Barunia. Koty się pospały, bo już są dawno po śniadaniu, która jest godzina po 12, kochani. Także witajcie. Dobry den, u kawiczki. U kawiczki. Słuchajcie, my mamy dzisiaj dzień gotowania, ponieważ szykujemy sobie jedzenie na cały tydzień. I tak właśnie sobie rozmawiamy. Ja mówię, chodź, Jan, przysiądziemy na chwilę, pogadamy do ludzi, bo nie było kawiczki tydzień temu, to trzeba nagrać dzisiaj, prawda? Znaczy trzeba, no mamy ochotę. Tłumaczyłam Wam, że jak będziemy mieć ochotę, to usiądziemy. Na pewno se Alenka ucieszy. Ahoj, Alenka, ahoj. Tak, nagrywamy, będzie osobny vlog z tego chyba we wtorek. Bo dzisiaj jest niedziela, jutro będziecie mieć film z soboty, a we wtorek będzie niedziela i pokażemy Wam, co gotowaliśmy. Multigotowanie. Słuchajcie, siedzimy w domu, jest tak paskudna pogoda. Ochłodziło się. No. Ale ochłodziło się tak, a jeszcze przyjdzie ochłodzenie. I tady w Anglii na to říkaj, że przyjdzie nějaká bestie z východu. Ta od Was. Bestie z východu, no, od Was tam właśnie, no. No w Polsce no, cały czas mówią, że bestia ze wschodu idzie, ale wiecie, tutaj bestia ze wschodu oznacza minus jeden. No, no, tady spíš to je v tom, že přijde strašně silný vítr, wichřice. Już zaczyna wiać, ale ma po obiedzie ma się zrobić, a tak nieprzyjemnie. A do toho ma przyjść sníh a vůbec celý týden ma być strašně takovej, no, niedobrze będzie. Ale mówiłeś, że sprawdzałeś długoterminową pogodę i od następnego weekendu idzie mega ocieplenie. Ale już tady w Anglii koukat dál než 3 dni, no tak, to, no. To się ale... nevyplatí, jo? To tak maksymalnie na 2, na 3 dni. Słuchajcie, jinak to się który tak dzisiaj luty jest? 5 czy 6? Albo 7? No niedziela. Nieważne, ale słuchajcie, luty minie i koniec, do widzenia, nie ma po prostu zima i po zimie. Ale wiecie, no zwariować można, bo przecież w piątek Wam nagrywałam film o barku i było tak fajnie ciepło. Widziałeś ten filmik już o barku? Nie, ja w ogródku siedziałam w bluzie, wiesz, w samej bluzie, w swetrze i mi było ale cieplutko. Kochanie, nie 7 już. Aha, 7 jest, kochani. Także za chwilę będzie po lutym i po zimie, ale u nas to ta zima, wiecie, no w kratkę. Raz taka pogoda, raz taka. Ale tady je problém s vilgotí, s tou vlhkostí. Vilgoť, to... masakra, bo nawet jak jest 0 stopni, czy tam na plusie z 5-6 stopni, jak jest wilgoć, to ta temperatura się, temperaturę się odczuwa inaczej. Jest to tak nieprzyjemne. No. No nevadí, ale tam v kuchyni tam mi to nebude vadit. To... No vlastně, słuchajcie, co my dzisiaj gotujemy? Nagrywam Wam, ponieważ gar został uruchomiony, jest inauguracja i muszę Wam powiedzieć, że już się grzeje 1-2-3 godzinę, bo to wiecie, bardzo powolutku, to nie jest tak, że w tym garze to się w moment ugotuje, to chodzi właśnie o długie takie gotowanie, bardzo powolne. Zatem funguje. Ale tak pachnie w domu, woni, dziewczyny i panowie z Czech, woni, tak dobrze mówię, woni, tak wspaniale woni i ja już próbowałam, takie będzie żarełko dla Aguni w tygodniu i dla Ciebie też, jak Ci będzie smakowało, to będziesz podjadał, bo bez mięsa, także... No, nie bez masa, nie, no i właśnie... nie prasożrutowy, no, to... Prosiożerca. Słuchajcie, i właśnie dlatego przysiedliśmy, żeby sobie z Wami pogadać, bo taka mi przyszła myśl do głowy. Przypomniało mi się, że kiedyś, jak się gotowało, to po prostu był konkretny obiad, zupa, drugie danie, mięcho, sos, pyry, jakaś sałatka, surówka. Zupa to tam albo rosła, albo pomidorowa, ogórkowa, no tak jak u nas, zaraz zobaczymy, co Jan powie. I się siadało i się jadło. I nie było żadnego wybrzydzenia, że ten nie lubi tego, ten nie je tego, ten tamtego, ten srego, owego. Po prostu, jak babcia czy mama, czy tam tata ugotowali, bo wszyscy u mnie w domu gotowali, to się siadało i zamiatało. Pomidora nie lubisz? No spróbuj powiedzieć, że nie lubisz pomidora. Teraz to są inne czasy, dzieci są chowane bezstresowo. I wiecie, no zmieniło się, także musimy to wszystko zaakceptować. I ja na przykład pamiętam, że jak babcia czy tam mama zrobiły kopytka, Czesi kochani, kopytka to są takie kluski z ziemniaków gotowanych. Gotowane ziemniaki, mąka, jajko. To się gotuje w wodzie. Takie się kwadraciki robi.
kosteczki. I bardzo dobre, kopytka lubisz, jadłeś, nie? Pamiętasz? To je něco jako u nás takový noki ze syrových brambor. Ale kopytka się robi z gotowanych ziemniaków. A tak to jest zwarzenie. No. I tak, albo na przykład jak były kluski na parze, to są podobne ciasto jest do waszych knedlików. No to wiadomo, że do tego była jakaś wołowina, sosik, wiecie, takie mięsko pyszne. A co Agunia? Zawsze nie chciała tego z mięsem, tylko masło, cukier i cynamon. I pamiętam, że zawsze było, wiecie, jak ty możesz tego nie jeść? Awantura była, no i oczywiście się kończyło, wiecie czym. Płacze moim i co? Ja Agunia jadła z cukrem, zawsze postawiłam na swoim, ale to był jedyny wyjątek, tak jak ja pamiętam. Już po prostu potem to babcia z mamą machały ręką. Jak byłam starsza, to później zaczęłam jeść z mięsem, ale takie zawsze... Takie... Nie, u nas nic, nie były żadne wyjątki. Zaprawdę u nas obiad wždycky musiał być we 12 godzin. Wždycky. První, zawsze o 12. První była polívka. Snědla se polívka a dávalo se hlavní jídlo. Snědlo se hlavní jídlo a potom byl nějaký desert, to co babča upekla nebo mama upekla. Jo, no vlastně do čaje, do herbaty. Desert, no. No a to bylo celé také. A jestli někdo mě to nechutná, takový nějaký avantury, to dostal odrazu přes držku, jo, a žer. A když to nesníš, jo, tak dostaneš prlajs, seber se a běž od stolu. Z náma se nemazali, ne, dostali. No tak kiedyś było, ale na przykład, wiesz co, jak Daniel był mały, to ja już tak nie robiłam, nie chciał jeść, nie jadł i koniec. Nie chciał jeść ogórków kiszonych, jakiś taki białego sera nie chciał jeść, zresztą dobrze robił teraz, jak wiecie, teraz to ser biały to trucizna, no nieważne, ale wiecie, ale o co chodzi. No. Mnie się coś przypomniało teď, jedno właśnie za hluboký komuny, koupila máma buček, upekli buček. Já jsem si postavil hlavu, že ho jíst nebudu, že to je tučný. No a máma se mě zeptala, a proč to jíst nebudeš? Protože to je moc tučný. A kdo ti to říkal? Zatlusté. Že to je nezdravý, tučný. Kdo ti to mluvil? Kdo ti to říkal? Říkám, paní učitelka ve škole. Dobře, máma to... To já sobě pogadám Máma to tolerovala. Druhý den vletěla do školy. Udělala tam takový cirkus, ty učitelce. Taky tam... Vidíte, ještě naučitelka po nosě dostala. Taky tam po prostu vynadala, co si to dovoluje. Jo, máma byla na nás tři sama, vlastně s babičkou. No tak, to co ugotovala, to měliště ještě, aniže vyřízání. Peněz tolik nebylo, takže co bylo na stole, to jsme museli sníct. No, takže učitelka dostala tak za uši... A můžu vám říct, že já všechno jim a dneska je bůček moje nejoblíbenější jídlo. No. Ale wiesz co, mě se coś připomnělo a propos tego, že ty żeś nie chciał jeść, bo tłuste, wiecie co ja robiłam i to też babcia, mama to już nie reagowała, tam tata, to, ale babcia to dostawała normalnie, się zielona robiła przez fioletowy, wiecie, do czerwonego, takiego ognistego koloru na buzi. Bo ja, jak dostawałam wędlinę, no wiecie, że kiedyś to był baleron, szynka to szynka i tak dalej. No i zawsze naokoło był ten tłuszczyk, prawda? No. To ja siadałam, wiecie, na talerzu było to położone i robiłam inspekcję. Brałam nóż, widelec i po prostu okrawałam dokładnie cały ten tłuszczyk i jadłam tylko chude. Po prostu babcia zawsze, czemu odkrawasz to, co najlepsze? Nie będę tego jadła, no wiecie. To u nás by si nedovolila. Ale odrazu... Já tam mě to bylo nie do zjedzenia. Takový flákanec přes držku bys dostala, že? No, nie zjadłam v życiu, żeby mě, słuchaj, pokroili, solą sypali, octem polewali. Zresztą do dzisiaj tak mam, że przecież wiecie, że ja nigdy w życiu nie próbowałam salcesonu. Ja na przykład nie zjem tatara. Czego ja nigdy nie jadłam. Takie smakulady, tak dobre. Ja nie wiem. Jezus Maria. No widzisz, no ja po prostu, ja nigdy w życiu nie jadłam steka. Dla mnie stek jest czymś po prostu, jak ja widzę, no przepraszam, bo no, nie chcę nikomu obrzydzać, bo ja wiem, że większość społeczeństwa, większość was jest steki, tak, ale ja po prostu do dzisiejszego dnia się odwracam, nie mogę patrzeć. Także wiecie, ja z tym mięsem to miałam zawsze na bakier, no. W tym roku widzieliście, zjadłam, podziubałam kaczkę, ale no poprzednie mięso to było rok temu. Raz w roku dziubię kaczkę od Jana.
Ale widzisz, zupę na mięsie zjem rosół, tak? Także to wiecie, to... Ale na przykład, no ja nie jem, bo nie lubię, a poza tym, no już teraz też inne względy weszły, ale na przykład mamy serdecznego przyjaciela naszego, prawda, który jest uczulony na mięso i nie może jeść. No ale to już jest inna kwestia. Dobra, odbiegamy od tematu. Także tak to było z tym gotowaniem, prawda, że... Co ty się gotujesz? To znaczy, no zobaczą we vlogu, co ja mam im mówić. Gotuję dwie rzeczy dla nas obojga, bo Janowi zrobię trochę z mięsem, dla mnie część bez mięsa, także tak podzielimy. Zobaczycie wszystko, bo nakręcam, także już wam zdradziłam tajemnicę, że krok pod Wolnowar uruchomiony, także słuchajcie. Jan, no wiesz, to jest moja druga miłość, trzecia, po tobie, po Barku, a i po kotkach, to czwarta. Słuchajcie, garnek jest po prostu cudowny, fantastyczny, piękny, działa, funguje, tak? Po czesku funguje. Pewnie 3 godziny, uwidzimy przyszły tydzień. Nie, wiesz co, ja już widzę od razu różnicę. Po prostu tamten gar, co się przepalił, pamiętasz, wylewało się z niego, jakoś bokiem leciało, parowało. No nie. Jest taka różnica, że ja już wiem, że wielka miłość się rozpoczyna. Także będziemy kombinować. Dobra. No ty będziesz kombinowała. A ty będziesz gotował? Ja to wiadomo, że będziesz gotowała dla mnie zielone tam karafiol, jakieś trawy do tego. Karafiol nie jest zielony. I brokul, i to tysiąc mil okolo tego nie obejdę ani boczek, ani kawałek mięsa, nic, tylko takie zielone. A propos zielonego, wiesz co mi się przypomniało, znaczy zupełnie zboczę teraz z tematu, musimy iść po korzeń mniszka, dlatego że za chwilę wszystko ruszy, a korzeń trzeba zbierać wtedy, kiedy jeszcze nie kwitną rośliny, kiedy nie wychodzą, wiesz, nowe liście, kiedy będziemy gotowali mniszek. Nie, kiedy roślina jest w stanie spoczynku, wiecie czemu? Bo ja Barkowi podaję, dlatego że wiecie, on jest w takim wieku, że to już u psa bardzo często jakieś nowotwory się zaczynają i po prostu ja mu troszeczkę tego mniszka sypię. Nie, on nie dostaje tego cały czas, ale teraz będę chciała mu taką kurację zrobić, przez jakiś czas podawać. Wiecie, troszeczkę wsypię na rękę, ukulam taką, zrobię taką kulkę z mięsa i tak podam, bo inaczej to on tego nie zje, bo to jest strasznie gorzkie, ale... Mniszek to jest korzeń pampeliszki. Tak. Albo tak pampeliszka, ale korzeń. Ten se wysuszy. Tak. Ale pamiętajcie, jakbyście wykopywali, że się nigdy z ziemi nie myje tego korzenia, tylko trzeba otrzepać i to potem suszymy, mielimy i razem z tym, co jest na tym korzeniu, bo bardzo dużo ma wartości na zewnątrz i nie usuwamy tego. Rewelacyjny, antyrakowy, jak u was się mówi? Rakowinowy. Dobra, i co z tym gotowaniem? Ty będziesz teraz gotował też coś. Co? Powiedz trochę. Najlepszy temat to są gary, słuchajcie. Bo zaczęliśmy. Puści mnie ke słowu. Nie puści, no to serze i słucham. No. Nie wiem, jak mnie puści w ogóle do kuchni jedny szaj, to może na tydzień sobie coś ugotuję. No bo tak widzisz, mieliśmy mówić o tym, że kiedyś to się jedno gotowało, a teraz to my tak osobno gotujemy, bo ja jestem w domu więcej, Jana nie ma, Jan musi na cały tydzień jedzenie do pracy, ja nie jem mięsa, Jan je i przez to mamy po prostu wariactwo z gotowaniem, no ale ogarniamy. Nie, cały czas mam tam krkowiczku, tak przemyślałem, co z tą krkowiczką udzielam, ale już nakrajený řízky mám, jo. Tak nevím, jakou omáčku bych chtěl, do brambor, do makaronu, nebo do rýže, jo, takže nevím. Vlastně, no. Jak máte jakieś fajné, słuchajcie, patenty na karkóweczkę v jakimś zajebiaszczym sosie, to dajcie znać, bo bidny, słuchajcie, nie ma koncepcji jakoś... A mám, ale nevím, jestli mám ještě do toho všechny suroviny, jo. No uvidím, prostě to bude taková hatlamatla. Improvizace. Wiecie, no. I dlatego ja na przykład uwielbiam Krokpota, ten Wolnowar, dlatego że wiecie, to robicie przegląd lodówki. Co leży za długo do Krokpota i zawsze coś się ugotuje. Ale určitě v tom hrnci elektrickým, tvojím, ja určitě v tom udělám hovězí guláš, český hospodský hovězí guláš.
Gulasz z tego świetny wychodzi, jest też inny smak. Ona się dzieła inak, widzisz? To ale zobaczysz, musiał... że z tego garnka będzie inaczej smakował, tak bo jak, to nie będzie tak. Tak jak tak będę musiał ten zakład tej podstawy zrobić w garku. No to sobie podsmażysz, a potem wiesz, resztę duszenie to w garze. No ja dzisiaj też cebulkę podsmażyłam i dopiero dałam do garu. Wczoraj jak jsme byli nakupovat, tak už tam měli klišku vlastně na guláš. Ale kliška je tady, to je tak drahý maso, tak drahý. Čekaj, co kliška? No, to... Polędwica, ne, či co? Ne, to je tutaj ten sval. A, łydka, to co jak się u nas no, nazywa, łydka? Kliška, anglicky je to shinhill. No, polsky nevím. Ne, to je volovina, hovězí. Kulka? Neviem, kulka, neviem jak po vašem, neviem. Ja jestem taki rzeźnik, no dobra, wy będziecie wiedzieć o co chodzi. Ale opravdu je to tak drahý, z volowiny to... kulka. Nie, kulka to jest z tyłka. Svíčková, roštěná a tady to maso, to jsou tři nejdražší masa, které tady jsou. A guláš, který vlastně by mě vyšel, já nevím, na několik desítek liber, to, na to já nemám rypak, jo, na to já nemám nos. A... Hlovy, nosa. To radši si koupím tam kousek té vepřoviny a kousek toho prasátka. A budu žít na prasátku. Dobra, nakręcimy wam, jak coś tam Jan zrobi fajnego, to ja na pewno to machnę na kamerce, żebyście zobaczyli co i jak. A to opravdu to se improvizuje tady. Bardzo jo, często to... improvizujemy, no są dania, które się robi według ale przepisu. Ale jde o to, aby potom w břichu to było, aby to chutnalo na jazyku a w břichu, aby to było dobre. Improvizujecie z gotowaniem, dajcie znać jak tam i jak to jest z tym jedzeniem. Czy u was w domu wszyscy jedzą, czy też jest tak, że dla każdego co innego, bo teraz to są takie czasy, że spokojnie każdy może co chce, a kiedyś to właśnie było, wiesz, trzymanie za mordę i koniec. Gdyż nie były fast foody, jo? A no w ogóle właśnie nie było przecież. Byly restaurace, no. Nechutná ti, jdi do hospody. Dokładnie. No. Potom nám zabrání, potom nám bránili do té hospody chodit, protože potom obědě jsme se vždycky tak poprlikovali. Časy se změnily, je inaczej, trzeba wszystko uszanować, no żyjemy jak żyjemy. Kochani moi, dobra, bo się rozgadamy za bardzo, bo ja bym chciała jeszcze jeden temat poruszyć. Ja jeszcze o jedzeniu to sobie nieraz pogadamy. To jest temat jak woda niewyczerpany. Słuchajcie, kwestia naszego tutaj kontaktu jest tak fajny w tej chwili odzew z waszej strony. Są komentarze, cały czas przybywa widzów. Jest was coraz więcej, jest więcej wyświetleń, bardzo, bardzo nas to cieszy. To jest taka motywacja do działania i dzięki temu, że wy się tak fajnie odzywacie, są te komentarze, reagujecie. Przecież wspaniała była wasza reakcja na komentarz tej pani, o której ja mówiłam, że tak, wiecie, po prostu odezwała się, skrytykowała moją osobę, nasz ogródek. Każdy może krytykować, słuchajcie, jest wolność wyboru, wolne słowo. Każdy może oglądać kanał, który chce i tak dalej. Ale no, naprawdę odzew był fantastyczny. Czy jak ja na przykład się pytałam, czy nagrywać te filmiki, czy zrobić przerwę, poczekać aż nas wypuszczą i będziemy mogli wyjeżdżać, bo przecież zupełnie się zmieniły te filmy w tej chwili. Przedtem większość to były nasze wyjazdowe, prawda? Relacje z wycieczek. Chcieliśmy wam pokazać Walię, wiecie, tutaj morze walijskie, angielskie, górki. Były grzyby, a w tej chwili są gary, gotowanie, ogródek i zwierzaki, tak? I nasze kawiczki, ale no robimy co możemy. Także prawie wideo się nahrávají na 20 metrach czterecznych. No, no słuchajcie, no robimy co możemy, jest fajna atmosfera, kanał się rozwija. No i teraz w związku z tym ja bym chciała, zresztą Jan tak samo, posłuchajcie, wszystkie komentarze są czytane. Jan, powiedz... Všechno, já to poctivě všechny komentáře čtu, ale prosím vás, těch komentářů je tolik, že nejsme schopni odepsat na každý komentář. Co, jak nie jesteśmy, já odpisuję, ještě vlastně, ještě ogarniam, ale vidíte, vy na například... Já ne, už. No, vy tego nie widzicie, ponieważ no, na przykład jak jest film, załóżmy wczoraj był vlog i wy pod nim widzicie, załóżmy tam, nie wiem, 20, 30 czy 50 komentarzy, ale oprócz tego, to jest to zaplecze takie, którego wy nie widzicie i ja mam komentarze z innych filmów, wcześniejszych, dlatego, że dochodzą nowe osoby
i oglądacie, słuchajcie, te filmy wcześniejsze. W związku z czym, jak mi każdy komentarz wpisze pod takim filmem, to tych komentarzy robi się następnych 20 czy 30 i ja po prostu już... Nadchodzi ta bariera, granica, kiedy ja przestaję ogarniać, dlatego że wiecie, nie może być tak, że ja siedzę i całe pół dnia odpisuję na komentarze. Ja co prawda bardzo szybko piszę, przepraszam Was, jeżeli są jakieś literówki w komentarzach, ale ja chcę każdemu odpisać. No ale w związku z tym, że często te komentarze są fantastyczne, takie długie bardzo, piszcie jak najdłuższe, bo super się je czyta, naprawdę mamy... Nieraz to się tak naśmiejemy, nieraz są smutniejsze, weselsze, ale to jest taka motywacja i nam jest tak miło, że Wy się odzywacie, że poświęcacie nam czas, że odpisujecie i słuchacie dokładnie, o czym my mówimy. I w związku z powyższym, ja nie chcę tak pobieżnie odpisywać na te komentarze, bo ja wiem, że moje odpowiedzi są często za krótkie. Ale wiecie, no wy piszecie jeden komentarz, a ja muszę na przykład zrobić 40 komentarzy, tak, napisać. Więc ja bym chciała Was prosić o to, żebyście dalej tak wspaniale pisali, komentowali. Jak widzicie, Jan też to czyta, no ale trudno, żeby Jan Wam po czesku odpisywał, bo byście zwariowali. Wystarczy, że ja czytam czeskie komentarze. Słuchajcie, niedługo to zacznę pisać po czesku. Lepiej niż mówić, bo prawie... Dobrze, bo... Alenko, dobrze! Alenka, Barbora, tam jest jeszcze więcej osób z Czech, które... Ale Alenka z Barborą to tak, to książkę wydamy. Także słuchajcie, jak ja bym chciała każdemu dokładnie na każde zdanie z komentarza odpisać, to ja bym musiała z pracy zrezygnować. Więc tak, umawiamy się w ten sposób, że w miarę możliwości ja będę odpowiadała. Na każdy komentarz ja zawsze zostawię serduszko, bo wiadomo, że czytam każdy, mnie się to wyświetla, więc to będzie. I jeżeli to będą jakieś takie pozdrowienia, wiecie, miłego dnia i tak dalej, ja po prostu już będę zostawiała samo serduszko. Jeżeli będzie jakiś taki naprawdę wyjątkowy komentarz, który mnie ujmie, albo jeżeli ja zdążę, bo generalnie to jest tak, że... Te komentarze mnie się pojawiają po kolei i ja przyjęłam taką zasadę, że po kolei odpisuję. Dlatego jak mam czas, siadam i piszę. I czasami dostajecie odpowiedź na komentarz po 5 minutach, czasami po na przykład 20 godzinach. Na przykład dobę później odpisuję, bo zależy ile tych komentarzy jest i ja sukcesywnie po kolei odpisuję. Na pewno każdy jest przeczytany. Także umawiamy się tak, że ja będę... zostawiała Wam serduszka i na jakieś takie, wiecie, poważniejsze komentarze czy fajniejsze, to będę starała się odpisywać. Na wszystkie będę się starała odpisywać. Ale jeżeli nie dam rady, to po prostu zostawiam samo serduszko, ok? Żeby nie było tak, że wiecie, że my to, tego nie czytamy. Zapewniam Was, że wszystko czytamy, dużo z Was już kojarzymy, pamiętamy, bo to się w sumie no, dużo... Te same osoby piszą, Małgosia, nasza kochana, Dorota, Agnieszka, no jest Was, serdecznie Was wszystkich pozdrawiamy, słuchajcie, jesteście wspaniali, panowie przecież jak się fajnie odzywają, naprawdę fajnie, fajnie i jest to taki bodziec do tego, żeby nagrywać. I czekaj, bo jeszcze taką jakąś miałam myśl odnośnie tych komentarzy, mi oczywiście uciekło to. No na przykład jak ostatnio była ta kwestia z psem, z borderkiem, jak się Ania pytała, czy to jest trudny pies, czy nie trudny, no to wiadomo, że na tego typu komentarze ja zawsze odpiszę, bo po prostu, no wydaje mi się to bardzo ważne, tak? Jeżeli ktoś chce adoptować psa, no to wiadomo, że odpowiem. Czy jakieś takie, wiecie, no jest tych tematów, albo na przykład coś doradzicie, Ania pisała o kwiatkach, o cebulkach, Teresa też pisała o cebulkach, co z nimi robi, no to są takie, wiecie, komentarze, gdzie my to pamiętamy, czytamy i mówię, w miarę możliwości będę odpisywała. A, już wiem, co chciałam powiedzieć, ja przyjęłam sobie taką zasadę, że na komentarze z filmu odpisuję do momentu, kiedy nie ukaże się następny film. Więc się umawiamy, że jeżeli się ukaże już następny film, to ja już nie odpisuję na komentarze z poprzedniego filmu. Bo wiecie, jak mi się tego nazbiera, ja się zaplątlę, to się okaże, że ja mam tych komentarzy już tyle, że po prostu, wiecie, trzeba iść spać o 3 nad ranem, trzeba odpisywać albo urlop wziąć w pracy. No. Ale czemu masz w ogóle zim spad? Po co spad? No. Szkoda życia. Także wiecie, ja wolę nagrać filmik, zmontować go i wrzucić, niż
czy wolę, no nie wolę, no taki jest mój wybór. Jeżeli rozwinę konto na tyle, że będę mogła zostać youtuberem w 100% i będę mogła zrezygnować z pracy zarobkowej takiej, wiecie, że będę musiała wychodzić z domu, to wtedy będę siedzieć i będę odpisywać, tak, bo to już stanie się moją pracą taką na stałe. W tej chwili to na razie póki co mogę o tym zapomnieć, także pracować muszę. No i co? I tyle, kochani moi, co chciałam o komentarzach powiedzieć. Jeszcze raz bardzo Wam serdecznie za nie dziękuję. Mijam, chcesz jeszcze coś dodać? A może się podzielimy? I ty będziesz odpisywał też na komentarze. Kiedy? Jak ja mam jeden den wolnego, to tam se mi pozbiera 1000 komentarzy. Dzisiaj dopiero Jan odpisał... Mom chyba taki nick. No tak, było pytanie odnośnie tego, czy Czechy wybaczyły agresję Polaków na Czechosłowację w 68 roku. Także wiecie, no to było takie pytanie, no ja odpisałam od razu, że nie mogę odpowiedzieć, bo nie jestem Czeszką, więc nie będę się wypowiadała w ich imieniu. Natomiast Jan nie miał czasu, też nie mógł jednym zdaniem na to odpowiedzieć. Długo się zastanawiał, bo wiecie, to jest kawał historii. To ciężki temat. Ciężki temat, bardzo osobna zupełnie kwestia, także wiecie, no tutaj czy Czechy wybaczyły, no wiecie. Wiecie, jakie to były czasy, tu nie mieli Polacy, wojsko nie miało nic do gadania, wykonywali polecenia i tyle, a wiadomo pod kim byliśmy, prawda? Nie było wyjścia. Oczywiście, to nie było wyjścia, także, ale ja myślę, że cały czas Czesi to mają, zadrę taką do Polaków, bo to... Nie, jeszcze moja generacja, tak ale ci następni, nasze dziecka, ty już... No już nie kojarzę. Tak, ale ci starsi to... Nie wiadomo, czy w ogóle w szkole się tego uczył. Myślę, że nie, bo ja myślę, że dużo Polaków nawet nie wie o tym, że była napaść na Czechy. Generacja w ogóle nie wie o 38, jo, 30, gdy tam byla, tak. Gdy tam byla 7-denna wojna Polska-Czechy. Jo, o tom w ogóle, no, w ogóle historia nikt, nie, to nie wie. Historia w tej leży, jo. Jeżeli ktoś się nie interesuje historią... I tam je, tam je, według mojego zdania, większy problém, jo, bo dużo ludzi, nebo dużo ludzi już nie żyje, jo, ale předali te informace svojim vlastně tej mojej generaci. Przekazali to. I vlastně tam je ten problém, že dużo ludzi iba neodpuścilo, jo, no. Že to je gorsze od tego 68. To trzeba pamiętać o tym, że to po prostu to nie było tak, że Polacy chcieli to zrobić. To wszystko było pod przymusem wykonywane, także no, trzeba na to mieć, przymknąć oko. Dobra, kochani, bo to nie o tym mieliśmy rozmawiać. Idziemy gotować, kochanie. Aha, poczekajcie, bo jest jeszcze jedna sprawa, o której ja chciałam powiedzieć, że bo było pytanie takie, wiecie, o aborcję, jaki jest mój stosunek teraz do tego, co uchwalono w Polsce. Wiecie, są szczepienia, jest wirus i tak dalej, czasy jakie, takie, jakie są. Ja nie chcę za bardzo się ustosunkowywać na kanale, bo ja oczywiście mam wyrobione swoje zdanie na ten temat, ale nie chcę wywoływać tak zwanej, wiecie, to się w mediach nazywa gównoburza. Przepraszam za słownictwo, ale tak to się potocznie, czy nie, no taka jest nazwa. Wiecie, zacznie się dyskusja, ja powiem, że dobrze, że uchwalili aborcję, albo że niedobrze, tacy owacy czemu uchwalili i już się zacznie temat, bo wiadomo, że co osoba to ma zdanie. I ja nie chcę, żeby w komentarzach, bo to potem wy między sobą piszecie, żeby się jakieś awantury zaczęły, niemiłe, wiecie, jakieś dogryzki. Nie, wiesz, o co chodzi, nie? To jest temat na inny kanał, w ogóle coś tak, nam. Tutaj mamy się relaksować, bawić jedzeniem, zwierzakami, w ogóle się bawić, nie? Bawić, słuchajcie, żeby odskoczyć od tego, co się dzieje. Jeżeli będą wyjazdy, no to będą wyjazdy, wtedy wiadomo, że nie będzie vlogów domowych, ale będziemy starać się cały czas nagrywać. Jak to będzie długo się ciągnąć, ile czasu ja dam radę nagrywać codziennie, nie wiem, nie obiecuję, na razie akurat daję radę, jeżeli nie będę dawała rady codziennie, to nie będzie tych filmów codziennie, zobaczymy. Na pewno będą regularnie, może co drugi dzień, może nie obiecuję, bo sama nie wiem, więc... Także mówię, tutaj tak, kwiatki, zwierzaczki, gotowanie, wiecie, może grzyby będą, jeniczek. Grzyby nas wypuszczą. Tak. Kochani moi, kończymy, bo ja cały czas zerkam na zegarek.
Także taka kawiczka, temat bez tematu właściwie, ale fajnie się rozmawia. Ja myślę, że jakbyśmy zaczęli gadać, to byśmy tutaj jeszcze godzinę następną tak sobie pitolili. No to urczycie. Fajnie, bo... nie? Tak się siedzi, ale zobacz, jak tak rozmawiamy, ile nam się rzeczy przypomina przy okazji, nie? No. Można rozmawiać i rozmawiać. A ja nie będę niezłuś gadał, bo to jest zas na długo. Kochani. Mi się przypomniała taka rzecz z wojska. Słuchajcie, dobra, to ja zapiszę, ja mam tutaj, leży zeszyt, w którym ja sobie zapisuję tematy na rozmowy. To bardzo dobra metoda. Ja mam tutaj sporo tych tematów, także mówię, jeżeli tylko będziemy po prostu, tak jak dzisiaj, że fajnie nam było przysiąść i odpocząć, bo wiecie, Jan jest wypoczęty, wczoraj był w domu. No nie odczytasz, to moje bazgroły, wiesz, zobacz, całą stronę mam różnych tematów, więc po prostu, wiecie, co, zaraz zapiszemy gotowanie z wojska, także będzie historia Jana, kucharza, obiecujemy, nie wiem kiedy, będzie na pewno, także moi drodzy, tymczasem żegnamy się z wami, fajnie było, przysiąść i co? Do następnej kawiczki z Janiczkiem, a ja zaraz tutaj, wiecie, będę w kuchni działała, nakręcimy, co tam Janiczek gotuje, to będzie w tygodniu, we wtorek będę, tak jak mówiła. Trzymajcie się i do zobaczenia. Pa, pa! Pa, pa.